bo stwierdziłeś, że po walce ze mną groziłoby ci, jakbyś mnie uszkodził bądź zabił, groziłoby ci na przykład 25-letnie więzienie. Tak, dokładnie tak. Nie groziłoby ci więzienie. Osoby o takich właściwościach jak ty albo Tomasz Oświeciński nie idą siedzieć. Wy zawsze kogoś sprzedacie, zawsze się dogadacie, bo wy się zawsze dogadacie. Tobie więzienie nie grozi. Ja cię zapewniam. Marcin Najman, nie grozi ci więzienie. Lampusie i frajerzyno, sprzedawczyku, nie grozi ci więzienie. Żaden sposób. Posłuchaj, cfelu. Cfelino zajebana. Kręcenie lewych afer, to ty sobie możesz kurwa robić tym swoim przygupą ze swojego otoczenia. Jesteś zwykłą parową i cfelem. I dla mnie ta rozmowa jest zakończona. Czyż następny raz tak spotkamy się to jest moje otoczenie? I ci wypierdolę tak w ten pusty łeb, że ci odskoczy na publikę. Jakie to jest moje otoczenie? Ty zwykła kurwo. Słyszałeś, co powiedziałem? Jesteś zwykłą kurwą. Tak, Kowacki, to jest moje otoczenie. Na razie pozdrawiam cię. Nie, panowie, proszę poczekać. No i niestety.